potrafisz zachować klasę. Tak jak widzieliście, ja to robię na kanale, cały czas zachowuję klasę, więc nigdy nikogo nie wyzywam. Więc nie możesz tylko brać. Musisz też coś dawać od siebie. A więc nigdy nie używałem w stosunku do ludzi, z którymi toczyłem tam jakieś wymiany słów, czy toczyłem tam jakieś małe wojenki. Nigdy nie używałem co do nich słów obraźliwych. Bardzo przyjemnie. Człowiek, tak można powiedzieć, może się odchamić, pospacerować. Polskie grosze. Pieniądze ja trzymam w Anglii. Masz blisko, to przyjedź, no zawieszę szczękę na drutach i tyle, i pojedziesz, no. Sam cię odwiozę. Beautiful life i bogactwo, hejtery, bogactwo. No widzicie, ja wam zaprezentowałem, jak powinna wyglądać sylwetka. Teraz wy musicie robić to samo. Zobaczcie, cebulaki zawszone. Pięć dych, kurwa, widzicie to? Widzicie tą sumę? Stać was? Zobaczcie. On balki zrywa, zaraz mózg zerwie. Niech twoja matka lepiej cię od sterydów odciągnie, bo będzie trzymać się wam kciuki, ale za zwłoki. Ale nie przejmujcie się tym błąbem, sportowe świry. Jak ja to mówię, psy szczekają, klatka się zrywa dalej. Twoją matkę, mój pies rucha twoją matkę i urodzisz się... Moja matka nie żyje, idioto, trochę nie trafiłeś. No bo była taka zjebana, dlatego nie żyje, wypierdalaj. Ja w roku 2008 miałem 48 cm w obwodzie ramienia. Tego ci nikt nie powiedział, jak nie to zajrzyj na stronę SFDA, będziesz wiedział. Wiadomo, że bierzesz środki dopingujące, to najwięcej się zmienia w obwodzie ramienia. Prawie 45 cm, no ponad 44 cm. Słyszałem, że u Smrodkiewicza na siłowni. Dlaczego obrażasz Radka Słodkiewicza? Nie obrażam Radka Słodkiewicza, nie wiem, kto to jest Radek Słodkiewicz. I powiedziała, że jest babcią mojej córki. Że jest babcią mojej córki, w ogóle kobieta, której my w ogóle nie znamy. Mówię tutaj o ćwiczeniu naturalnym bez środków dopingujących. Potrafisz się opanować w sytuacjach pewnych, które są po prostu bardzo nerwowe. Potrafisz zachować klasę. Tak jak widzieliście, ja to robię na kanale, cały czas zachowuję klasę. Bo byłem cały roztrzęsiony, jak zobaczyłem, że tego komentarza nie ma. Pofek! Żądam oficjalnej odpowiedzi. Dlaczego usunąłeś mój komentarz spod filmu Bollywoodzka produkcja pakistańskie disco? Masz się do tego odnieść i wiesz co? Masz tyle pojęcia o usuwaniu komentarzy, co mój pies srający tam w rogu. Ale skończył akurat. Dlatego masz się odnieść do tego, co ja w tej chwili powiedziałem. Dlaczego usunąłeś mój komentarz za srańcu? Kurwa, ja biję kasę z YouTube'a, a wy wiecie co macie? Kawałki kupy pod paznokciami, bo nawet nie umiecie poprawnie tyłka podetrzeć. Jak ja bym ci kopa zajebał, to ty byś w powietrzu cały bochonek chleba wpierdolił. A jeden już chciał mi kopa zajebać, był to Krzysztof Kudaj. No i skończył w szpitalu na obdukcji z połamaną szczęką. Zobaczcie, wpierdoliła całe ciasto. Popije kawą z karmelem i jest chudsza od was. No Kudajowa, ty kurwa masz ponad 100. 120 chyba. Ja mam 104 kilo. Kudajowa ma 120, kurwa tucznik. Zobacz, Kudaj, kurwa, stanął ci ten mikropenis? Twoja na tą grubą stopę co najwyżej może gumiaki zapierdolić. Oczywiście ta osoba została przeze mnie, uważaj tu, żonko, przeze mnie bardzo dobrze wyszkolona. Jak po prostu ulepiłem, można powiedzieć, osobowość mojej żony jak plastelina. Zobaczcie, kto tu siedzi. Królowa angielska. Zobaczcie, angielskie flagi, angielska królowa. Klaudia, powiedz, fuck Polish president. Nie. God's
the Queen. Czujesz się Polakiem czy Anglikiem? Polakiem. A nie sądzisz, że to świry? Jak widzicie, wszystko idzie idealnie. A więc mamy tutaj już zakładkę hejterzy Patryka. Teraz idę zjeść kurczaczka i stawię więcej zdjęć glutojadów. Fuck Polish President. God save the Queen. No jak to działa? Piszesz do mnie na Messengera jakąś informację, która może mi się przydać odnośnie hejterów. Jakąś ciekawą informację. Podajesz numer konta, sprawdzamy tą informację i ja ci wypłacam gotówkę. Proste. Biznes. Hejterzy, mieć do mnie pewien szacunek, że przypalam was powoli, smażę powoli i posypuję solą delikatnie. Będę nad wami pracował, nad waszymi interesami, nad waszymi rodzinami. Nad wszystkim będę pracował bardzo powoli, ale bardzo sumiennie.